Łoków pięknie się rozwija. Powstają nowe budynki, a stare są wyburzane lub odrestaurowywane. Niestety, nie wszędzie. Dziś pokażemy Wam kolejne wizytówki naszego miasta. Jedziemy. No i jesteśmy. Pierwsza z nich. Nie musimy daleko szukać, ponieważ znajduje się na jednym z większych łukowskich osiedli. Tuż za budynkiem ZUS-u. Zaniedbane. Przynajmniej tak wygląda mniej więcej. O w p***y. Chcesz tam wchodzić? Ale tam nie można zajrzeć, co tam w środku jest. No, dobra. Czajkę zrobię. Pusta hala. Słychać echo. Poza tym dziura w ziemi, w którą można wpaść, jeżeli ktoś tu wejdzie. Jednak chyba nie będziemy próbować. Kolejna dziura. Jakaś stara opona? Wejście do środka chronią. Chroni siatka. Tak, gdyby ktoś próbował. Tak. No. Nie będziemy tam wchodzić, ponieważ jest to. I wstęp jest taki właśnie. Przejdziemy jeszcze dalej. Niestety, ale może na szczęście, nie da się tutaj wejść. Znaczy da się, ale jest to... Jest to niebezpieczne i również utrudnione, szczególnie dla młodych osób. Nie radzimy próbować, chyba że liczycie się z utratą spodni. Albo kilkoma zarysowaniami na nogach, na rękach. Odstraszają też tabliczki na wejściu. Teren prywatny, wstęp zabroniony. W środku jest pusto, generalnie nie ma nic. To miejsce jakoś może być zużytkowane. I teraz pytanie do Was, jak? Macie pomysły? Piszcie. Jesteśmy na miejscu. Yep. Bardzo blisko, bo na tym samym osiedlu, w bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola numer 7, znajduje się kolejny budynek, którym jesteśmy zainteresowani. Jest to kolejny budynek w naszym programie, który niegdyś był wykorzystywany przez PET. Tak, okna były kiedyś zabite płytami, jednak jak widać już nie są i może przez nie wejść nawet średnio sprawna osoba. Budynek niszczeje, wręcz odstrasza, jest bezużyteczny. Co zrobić? Ludzie wzięli wszystko, co było potrzebne, a to, co niepotrzebne, to po prostu zostawili. Krzesło, które pełni funkcję jaką? Tak jak ostatnio w Pecu, wychodek znowu. Nawet telefon można sobie podładować. Tak. Masz widelec? Zostawiłem w samochodzie. Zostałem zamknięty w byłym ośrodku Pec. Nie wiem co zrobić, okna są zabite płytami. Błagam, pomóżcie. Drzwi, sprzedą drzwi, fajne drzwi. Świetna robota. Niecenzuralne znaki. Jest tam dziura, przez którą widać niebo. Niebo. Jakbyś tam wszedł, to byś mi pomachał. Tak.
panie, no wygraliśmy na żywa złota po prostu, na żywa złota. Audycja nie zawiera lokowania produktów. Żadnie. Pozostawmy to sobie. Kolejne gniazdko. W końcu jakieś konkretne pomieszczenie. Papierosy. Zero z kartki. A 5. Bardzo łatwo się nadzieje na te wystające rury. To jest najgorsze, że każdemu to pasuje, że takie miejsce służy tylko i wyłącznie jako melina. Tylko się nie zabij. Co tu jest napisane? 1970 1 9 7 1 wyjść. Właśnie zasady. Nie, raczej nie. No dziś to już wszystko. Ale w naszym mieście jest jeszcze wiele takich miejsc. Dlatego niebawem pokażemy wam więcej. A wy piszcie, co według was należy zrobić z takimi miejscami.